kwestiach związanych z pięściarstwem. Zapraszamy na ostatnie fragmenty spotkania w Ekstraklasie koszykarzy. Browary Tyskie, Bobry Bytom w jednolitych żółtych koszulkach podejmują Mazowszankę Pruszków. Za nami 12 minut drugiej połowy. W tej chwili goście prowadzą 71-66, a punkty przed chwilą zdobył Krzysztof Sidor. Mecz na szczycie, mecz pomiędzy drużynami z drugiego i trzeciego miejsca. Jak na razie przewaga zespołu gości, drużyny z Pruszkowa, która prowadzi od pierwszej minuty. Do przerwy goście prowadzili 11 punktami, 48-37, ale ta końcówka będzie emocjonująca, bo Bytomianie mają już tylko 5 punktów straty do Mazowszanki. Drugie przewinienie Mariusza Bacika. Obydwa zespoły grają dzisiaj osłabione. W zespole bytomskim nie ma Joachima Wolnika, który ma złamany palec. Natomiast w drużynie pruszkowskiej nieobecny jest Piotr Szybilski, reprezentant Polski, który tak dobrze grał w niedawnym meczu Polski z Litwą. Celny rzut Krzysztofa Sidora. Ten zawodnik ma na swoim koncie w tym momencie już 11 punktów. 73-66 dla Mazowszanki Pruszków w meczu na szczycie z Bobrami Bytom. Żober. Korytek. Szuka pod koszem Matthewsa. Zagranie do Pluty. Pluta za 3. I dopiero dobitka Bacika. Korytka trafia do kosza. 68-73, znowu 5 punktów różnicy. Pluta miał słaby początek tego spotkania. W pierwszej połowie ani razu nie udało mu się trafić do kosza. W drugiej jest już lepiej, trzykrotnie rzucił za 3. Niecelnie Jeff Messi, najskuteczniejszy zawodnik jak na razie w drużynie Mazowszanki. Korytek nie przejął tej piłki. Messi do Walkera i ten bez problemu pakuje piłkę do kosza. Tyrese Walker zdobył już 19 punktów w dzisiejszym spotkaniu. Trener Bobrów Bytom Jerzy Olejniczak prosi o czas. 75-68, 7-punktowe prowadzenie Mazowszanki Pruszków na 7 minut do końca. Piłka dla gospodarzy. Rozpoczyna atak Bobrów Antoine Żober. Pojawił się na parkiecie w zespole Mazowszanki Tomasz Suski. Po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu. Aż 4 przewinienia Madryja. Już w pierwszych 6 minutach złapał 4 faule ten koszykarz. Przy piłce utrzymają się Bobry. Nie wiedzie im się dzisiaj w tym spotkaniu. Nie wychodziły rzuty w pierwszej połowie. Ostrożnie i bardzo uważnie grała Mazowszanka, która starała się wykorzystać każdą nadającą się sytuację do zdobycia punktów i często im się to udawało. Walker. I w tym momencie znowu wzrasta przewaga Mazowszanki. 77-68 dla zespołu gości. Pluta, Korytek. Bacik. I celnie, ale tylko za 2 punkty. Mariusz Bacik także występował w spotkaniu reprezentacji Polski z Litwą. I goście. Tyrese Walker. Próba rzutu za 3 w wykonaniu Suskiego nieudana. Ale przy piłce utrzymują się Pruszkowianie. Messi, Karwowski, ponownie Tyrese Walker. Próba rzutu Messi, ale nieudana. Przejęli piłkę Bytomianie. Żober, żeby zakończyć celnym rzutem tą akcję. Korytek, faulowany. Szkoda, że nie udało się zdobyć punktów. Szkoda, że ta piłka nie wpadła do kosza. Trzecie przewinienie Dariusza Farzyńskiego będą rzuty Korbiana Korytka. Także był w kadrze na spotkanie z Litwą
ale w samym meczu nie wystąpił. Pierwszy rzut niecelny. 70-77. Na 5,5 minuty przed końcem. Tylko jeden punkt Tordiana Korytka, a w całym spotkaniu jak dotychczas zdobył ich 6. Messi, bardzo dobre spotkanie tego zawodnika, szczególnie w pierwszej połowie, zdobył 15 punktów, bardzo widoczny. Błąd kroków Dariusza Parzeńskiego. Rozpoczyna Antoine Jobert. 15 punktów w pierwszej części gry, ale kilkakrotnie także fatalnie pudłował. Jobert do Matthewsa, ale tam jest aż trzech koszykarzy Mazowszanki koło niego, którzy faulowali ciemnoskórego zawodnika browarowskich Bobry Bytom. Jobert. Po lewej stronie jest Pluta. Korytek. 4 sekundy tylko do rzutu. Bacik musi rzucać i nie trafił. Ale jeszcze tam jest Korytek, który przejął piłkę i podał do Joberta. Próba za 3 udana. Antoine Jobert po raz 5 w tym spotkaniu, proszę Państwa, trafił zza linii 6 metrów i 25 centymetrów. 74-77. Już tylko 3 punkty dzielą Bytomian od Mazowszanki i Pruszków. Karbowski i trafił. Pruszkowie, Bytomianie wygrali 103-100. Tam był to także dramatyczny pojedynek. Zobaczymy, czy i dziś będziemy świadkami emocjonującej końcówki. 4 minuty i 4 sekundy do końca. 5 punktów przewagi gości. Jest zmiana w zespole pruszkowskim. Wszedł Suski, a wszedł Krzysztof Sidor. Tymczasem Mariusz Bacik, rzuty wolne tego zawodnika. Bardzo ważne jest, aby w tych momentach właśnie z rzutów osobistych także trafiać, zdobywać jakże ważne punkty. Bacik zrobił to bezbłędnie. Znowu tylko 3 punkty straty, ale przy piłce piątka Mazowszanki. Karbowski, zaliczony kosz i będzie jeszcze rzut dodatkowy. Leszek Karbowski, 21-letni były koszykarz Dojlidów przed 2 sezonami właśnie z Białegostoku. Ten zawodnik trafił do Mazowszanki Pruszków. Udany rzut wolny. 82-76, a do końca meczu 3 minuty i 45 sekund. Pluta, próba za 3. Udana. Andrzej Pluta. Po raz 4 trafił za 3 punkty. Ma na swoim koncie ich w tym momencie 13. Znowu tylko 3 punkty straty, ale znowu Karbowski, Parzeński uwolnił się spod opieki Matthewsa i trafił. Jobert był w trudnej pozycji, ale udało mu się trafić. Teraz cios za cios, kosz za kosz, cały czas trwa wymiana pomiędzy obydwiema drużynami. Piłka dla gospodarzy. Wchodzi na parkiet numerem 5 Wojciech Błoński. Schodzi Kordian Korytek. Do końca niespełna 3 minuty. Przy piłce Andrzej Pluta. W doskonałej formie ostatnio. Czy to na parkietach ligowych, czy to w reprezentacji. Dzisiaj wreszcie odnalazł się w drugiej połowie. Bacik padając próbował trafić do kosza. Nie udało się. Jeszcze jest Jobert. Obok niego Messi. 18 sekund do rzutu. Pod koszem jest Matthews. Pluta. Trudno przedrzeć się.
Matthews i dwa punkty. Jervis, Matthews i zespół Bobrów przegrywa tylko jednym punktem, 83-84. Potężny gwizd szczelnie wypełnionej hali w Bytomiu. Tomasz deprymować koszykarzy Mazowszanki Pruszków. Parzeński. Piłka była już chyba poza boiskiem. Jaka będzie decyzja arbitrów? Że faulował Bytomianin. 83-84. Minuta 47 do końca. Wchodzi na boisko Korytek, wchodzi Błoński. Czwarte przewinienie Antuana Żoberta. No i zobaczymy, czy tą wojnę nerwów wytrzyma Sidor. Za pierwszym razem się udało. To także zawodnik, który ociera się o reprezentację. Druga próba nieudana, ale będzie powtórka. Za szybko weszli w tak zwaną trumnę koszykarze z Bytomia. I Sidor zdobył dzięki temu kolejny punkt dla Mazowszanki. 86-83 dla zespołu gości. Bacik i trafił. 17 punktów Bacika jak dotychczas. 85-86. Teraz na półtorej minuty przed końcem tego meczu trzeba byłoby przechwycić piłkę i przeprowadzić skuteczną akcję, aby myśleć tutaj o zwycięstwie. Messi do niepilnowanego Karwowskiego i błąd kroków Karwowskiego. Piłka dla gospodarzy. Trener Jerzy Olejniczak podenerwowany, niemniej Wojciech Krajewski, szkoleniowiec zespołu Pruszkowskiego. Żobert. Będzie szansa na objęcie pierwszego prowadzenia w tym spotkaniu. Do zakończenia tego meczu jeszcze niespełna minuta. Korytek i zdobywa dwa punkty. 87-86. A do końca meczu 50 sekund. Uspokaja arbiter dzisiejszego spotkania, pan Grzegorz Ziemblicki z Wrocławia, który prowadzi ten mecz wraz z Dariuszem Szczerbą, trenera gospodarzy Jerzego Olejniczaka. Pierwsze prowadzenie drużyny gospodarzy w tym meczu. 39 sekund do końca. Messi. Niesamowita końcówka tego meczu. Czyżby Bobrom udało się jednak wygrać? Poczekajmy. Walker nie trafia. Dobitka Parzyńskiego także jest nieskuteczna. I Parzyński faulował jeszcze w tej sytuacji. Także będą rzuty dla gospodarzy. Kibice szaleją. Będzie szansa na powiększenie tej przewagi. Podenerwowany Wojciech Krajewski. Pruszkowianie niemal przez całe spotkanie kontrolowali grę. Mieli 10-11 punktową przewagę. Będzie czas dla Mazowszanki Pruszków na 28 sekund przed końcem tego spotkania. Rzuty wolne Kordiana Korytka. Ten pierwszy celny. Aby za drugim razem było podobnie. W tej chwili 88-86 dla Bobrów. No, teraz piłka nie wpadła do kosza. Mają jeszcze 25 sekund Pruszkowianie na przeprowadzenie skutecznej akcji. Czy trafią, czy będziemy świadkami dogrywki tutaj w spotkaniu pomiędzy Bobrami a Mazowszanką Pruszków. A może ktoś z zespołu gości zdecyduje się na rzut za 3 punkty. Jeszcze 8 sekund i 9 dziesiątych do końca. Przy piłce w dalszym ciągu goście.
będzie czas tym razem dla Jerzego Olejniczaka i drużyny Browarów Tyskich Bobrów Bytom. Jeszcze 9 sekund do zakończenia tego meczu i bardzo ważny moment w tej chwili będzie rzucał Tyrese Walker. Pierwszy rzut trafiony, jeśli trafi za drugim razem, prawdopodobnie w tym spotkaniu czeka nas jeszcze dogrywka. No i zobaczmy, Walker i trafił. Mamy w tym momencie remis 88-88. 7 sekund do końca, czy uda się jeszcze Bobrom rzucić? Pluta, korytek i taki rzut rozpaczy, zatem w regulaminowym czasie mamy remis 88-88 i teraz czeka nas dogrywka. Do zakończenia dogrywki 2 minuty, w tym momencie goście po dwóch celnych rzutach Tyrese'a Walkera prowadzą 94-92. Zobaczymy, czy to spotkanie zakończy się już po pierwszej 5-minutowej dogrywce, czy też nie będziemy świadkami drugiej. Błąd kroków Andrzeja Pluty. To może być decydujący moment tego spotkania, ale poczekajmy. Minuta 43 do końca. Jeff Messi i Jacek Rybczyński, ponownie Messi. Rybczyński przed momentem pojawił się na parkiecie. Karwowski, 4 punkty tego koszykarza w dogrywce. Noga Mariusza Bacika. Teraz Bytomianie bardzo uważnie muszą grać w obronie, aby nie pozwolić na celny rzut drużynie pruszkowskiej. Uwaga, bo Messi, Rybczyński, Karwowski. Świetnie zbija Kordian korytek. Szansa dla Bytomian. Korytek i 2 punkty. Znowu remis 94-94. Minuta i 3 sekundy do końca. Tyrese Walker, Messi, Rybczyński. Próbuje za 3 Messi. Nie udało się. Dobitka Walkera też jest niecelna. Wybija piłkę niemal z samego kosza Matthews Bacik i faulowany Pluta. Kapitalne wywalczenie piłki pod własnym koszem na 42 sekundy przed końcem dogrywki. Remis 94-94, oby nie zawiódł Andrzej Pluta w tym momencie. Pierwszy rzut celny. Czy będzie dwupunktowe prowadzenie Bobrów? Tak jest. 40 sekund do końca i rozpoczyna Jeff Messi. Jest na parkiecie Dryja, jest Rybczyński, oto on przy piłce. Messi, Rybczyński, ponownie Messi, Rybczyński. Pilnowany przez Roberta, Dryja i przerwana akcja. Przewinienie Kordiana korytka, to już jego 5. przewinienie w tym meczu. Tym samym kończy on udział w tym spotkaniu. Wchodzi na jego miejsce Wojciech Błoński, a Kordian korytek zdobył dziś 12 punktów. I kolejny czas. Tym razem dla Mazowszanki. Rzuty wolne Krzysztofa Dryi. Pierwszy niecelny. 23 sekundy do końca. Krzysztof Dryja jeszcze w tej połowie nie zdobył punktów, ale rzadko występował. Jak już wspominałem, złapał szybko 4 przewinienia. Drugi rzut już celny. 96-95. Dla Bobrów. I teraz kolejny czas, tym razem dla trenera Jerzego Olejniczaka. Pod własnego kosza rozpoczynają Bytomianie. Agresywnie teraz pilnują zawodnicy z Pruszkowa. Faulował
Leszek Karbowski. Trzecie przewinienie tego koszykarza. 21 sekund do końca. No i teraz Żober. Jednym punktem jak na razie prowadzą Bobry Bytom. Pierwszy rzut celny. Czy będzie 30 punkt w tym spotkaniu Antuana Żoberta? Jest! 98-95 do końca meczu, tylko 15 sekund, tylko rzut za 3 punkty da kolejną dogrywkę drużynie Pruszkowa. Nie udało się Messiowi i będą kolejne rzuty, ale pod koszem Mazowszanki. 6 sekund do końca, 98-95. Komplet publiczności w Bytomiu szaleje z radości. Kolejny faul Karbowskiego i ponownie przed szansą Antoine Żober. Tak jest, on bezbłędnie rzuca w końcówce tego spotkania. Jakby rozkręcał się z minuty na minutę. Jest coraz bardziej skuteczny w tych ostatnich fragmentach. I tym razem także piłka wpadła do kosza. 100-95. 6 sekund do końca. Nie trafił Walker. Ostatnia sekunda. Zaliczone punkty Tyrisa Walkera, ale to nic już nie daje Mazowszance. Browary Tyskie, Bobry Bytom po fantastycznym spotkaniu i dogrywce wygrały z drużyną Mazowszanki i Pruszków 100-99. Dziękuję Państwu za uwagę. To wszystko z hali w Bytomiu, skąd mówił Bożedar Iwanow.